Dziś przedstawię Wam chyba najprostszą i najmniej angażującą metodę na zarabianie na klockach, także zapraszam. Cześć, witam Was moje fany w kolejnym poradniku biznesowym. Na początku tej serii wymieniałem Wam kilka sposobów na sposoby zarabiania klockami Lego i głównie skupialiśmy się faktycznie w tej serii na miksach, ale też wspominałem o jednej dziedzinie właśnie sprzedaży klocków Lego, w którą ja powoli wchodzę, to chyba źle powiedziane, bo już mniej od jakiegoś czasu działam, ale teraz stwierdziłem, że trzeba to jednak mocniej przycisnąć, troszkę mocniej tutaj, prawda, się do tego przyłożyć. Mianowicie o co chodzi? O sprzedaż zestawów nowych, nieużywanych, które kupujemy i po prostu odkolamy i czekamy. Czyli po prostu o inwestycji w mizby, czyli nowe, zapakowane, zaplombowane, nigdy nie otwierane zestawy. Otóż, jak wiecie, istnieje kilka dziedzin sprzedaży, tak jak mówię, czy to miksy odsprzedaż, czy to kupno zestawu, otworzenie go, rozłożenie na części i da takiej odsprzedaży właśnie. Natomiast chyba nic nie przynosi, no może nie nic, bo faktycznie miksy tak, ale jakby z tego punktu widzenia rozkładania zestawów w teorii jest to nieopłacalne, bo dużo bardziej opłacalne kupić ten zestaw, odłożyć, niech on sobie trochę poleży. Dlaczego zapytacie? Ponieważ powiedzmy zestaw, który nam da drugie tyle, ile za niego daliśmy, czyli na przykład damy stówkę za zestaw po rozłożeniu na części da nam 200 zł, no to jest dobry zestaw, taka standardowa, jakby, wiecie, standardowy przelicznik. Czasem jest to trochę więcej, powinno być, no niemniej, no jednak wiecie, musimy zestaw kupić, otworzyć, rozłożyć, poszufladkować, później czekać, aż to się powoli wyprzeda, później to pakować, strunować i się bawić, nie wiadomo ile pracy, żeby zdobyć na nim tylko dwa razy tyle. Podczas gdy na przykład istnieje wiele zestawów, które kupimy i już po 2-3 latach od zakupu dadzą nam mnożnik razy 2-3 za opakowanie, które po prostu nam leży. Czyli porównajmy sobie, kupujemy zestaw, który powiedzmy, wiecie, żeby wszystkie klocki się wyprzedały do zera, to też potrzebujemy 2-3 lata powiedzmy, albo rok, dwa. A zestaw, który kupujemy, kładziemy na półce, on tam poleży sobie 2 lata i da nam dokładnie taki sam zarobek, jak ten zestaw, który musimy się męczyć, rozpakować, poprzebierać i tak dalej. No to chyba się nie opłaca przebierać. No i tak i nie. No bo wiecie, pod uwagę trzeba brać kilka teraz jakby rzeczy, że po pierwsze, kupując ten zestaw, rozkładając go na elementy pojedyncze, no tak naprawdę możemy zrobić to, że na przykład figurki sprzedamy w ciągu pół roku i figurki nam zwrócą zestaw, a klocki już sobie leżą i to jest zarobek dodatkowy, także gdy nam figurki zwracają zestaw, to już jesteśmy jakby na zero, oczywiście to nie jest zarobek, ale to też nie jest strata, a klocki gdzieś tam się później sprzedadzą z czasem, no i faktycznie na siebie zarobią. Zestaw kupiony, nieotwierany po prostu leży, po prostu jest to poniekąd kasa zamrożona i no leży i ona czeka, wiecie, to działa trochę jak obligacje, na które wpłacacie pieniądze i one tam leżą i no i na przykład za 10 lat macie z tego zysk. Ale jaki zysk? Żeby nie być gołosłownym, to ja już kilka lat temu poczyniłem pierwszy taki zakup, mianowicie, nie wiem czy kojarzycie ten filmik z mojego kanału, gdzie tam chyba za 200 zł klocki kupiłem za 14, w sensie klocki warte 200 zł kupiłem za 14, jeżeli nie, to Was teraz odsyłam, fajny odcinek. No i taki jeden z tam zestawów był i ja go kupiłem za 4 dychy, gdzie katalogowo kosztował chyba 70 wtedy i tak mówię, kurczę, kupiłem kilka faktycznie gdzieś tam sprzedałem, ale mówię, jeden został, a zachowam go sobie, sprzedamy go na 20 lat. Ja tylko kupiłem bodajże w 18 roku za 4 dychy, dziś już jest warty 120, 140 około. No i właśnie o tym, moi drodzy, mówię, patrzcie, set po prostu został rzucony na strych. Wybaczcie, teraz tego nie będę rzucał, bo oczywiście jakość opakowania też tu jest ważna. Odłożyłem go na strych, minęły 3 lata, nawet niecałe i jakby już mam na nim 80 zł na czysto, no to chyba opłacalny, prawda, biznes. Oczywiście biznes nie dla każdego, bo no wiecie, trzeba mieć trochę kasy do zainwestowania, a im więcej tej kasy zainwestujemy, tym lepiej. Trzeba też mieć wiedzę, jakie sety tak naprawdę opłaca się kupować. Do tego sobie przejdziemy później jeszcze lada chwila, weźmiemy katalog, weźmiemy komputerek, posprawdzamy. No i przede wszystkim też trzeba chcieć mrozić tą kasę, bo tak jak mówię, czy miksy, czy rozkładanie na elementy, to jest kasa już, od razu, znaczy od razu, nie od razu, wiecie, szybka kasa, no bo tam nie wiem, 2-3 miesiące już pierwsze wpływy z tego są, zwrot następuje szybko, później już na tym zarabiacie, następuje to wiecie teraz. Tu kupując ten set, fakt, akurat z tym się udało, to było do przewidzenia, że ten battle pack tak się będzie opłacał, ale jednak tę kasę mrozicie, jednak ta kasa leży i przez 3, 4, nawet czasem 10 lat nic z tego nie macie,
Po czym, oczywiście sprzedacie macie dużo, ale wiecie, przez 10 lat nie macie jakby nic, a przez te 10 lat może zdarzyć się naprawdę dużo, nie wiem, zniechęcicie się do klocków, coś się wydarzy, będziecie potrzebować nagle gotówki i tak dalej. W związku z tym jakby to jest zupełnie inna gałość, taka zupełnie, powiedziałbym, dla mnie osobiście poboczna, co nie znaczy, że pewnych inwestycji już nie poczyniłem. Ponieważ prócz tego opakowania, które już wam pokazałem, mam też inne zakupy. Całkiem niedawny, świeży zakup, jakim jest to opakowanie. Niestety, ono tu jest minimalnie uszkodzone i wy powiecie, ale uwierzcie mi, sprzedając to na przykład za 10 lat, mam nadzieję, że ten Overwatch za 10 lat będzie dużo wart, no to jednak ktoś tu może tym nosem pokręcić i to już może trochę odjąć z opakowania. W ogóle taniej było, po 35 zł go kupiłem, no to mówię, dlaczego by nie kupić i nie zachować sobie takiego właśnie zestawu. Dalej, co postanowiłem? Ten zestaw leżał mi w sklepie na długo, dość długo, no i się jakoś nie może sprzedać. Mówię, kurczę, teraz jak mi leży na sklepie 2 lata, nikt go nie chce kupić, ja sobie go chyba zachowam. Wiecie, on nie wiem, kosztował 15 zł, nawet chyba mniej. I może za te 5-6 lat sprzeda się za, no powiedzmy, stówkę, nie? Może jak przyle go przygodzie 3, na przykład, jeżeli będzie. Dalej, postanowiłem sobie kupić, tak, znaczy kupić. Raz, dwa, trzy i cztery, czyli z LEGO Explorer zestawy. Wiecie, 13 zł mi kosztuje ta inwestycja. Akurat na nich przypuszczam, że mogę nie zrobić kokosów, ale chcę zobaczyć, chcę się przekonać. Na pewno, że oczywiście raczej zyskają na wartości niż stracą, bo nie ma szans, by straciły. Ale wiecie, to nie będzie porównanie z tym, że po 3 latach mamy 200% zwyżki. No i też, jeżeli chodzi o jakieś magazyny, to na przykład z takim tempo, jak zainwestowałem, wydaje mi się, że na kilka lat będzie cenny, szczególnie ze względu na tą płaszczkę. Na przykład będzie długa posucha bez serii podwodnej. No i to samo z Ninjago. Za kilka serii, albo jak Ninjago już wyjdzie i sety Ninjago zdecydowanie nabiorą na wartości, to mam nadzieję, że ta żuglowa też zyska po prostu. A wiecie, to jest po 20 zł, po 15, 15, 35, 40. Bowiem ja dokładnie tak chcę te klocki inwestować. Ja nie chcę, wiecie, teraz wyciągnąć z portfela, nie wiem, 10 tysięcy, zainwestować w te misby i niech leżą kilka lat i za te kilka lat, powiedzmy, na tym przykładzie LEGO Star Wars miałbym, wiecie, z tych 10 tysięcy 30 tysięcy. Piękna wizja, ale po pierwsze, nie mam 10 tysięcy, po drugie, inwestując w miksy miałbym jeszcze więcej, dlatego traktuję to jako taką, wiecie, przyjemność na zasadzie, a 30, 40 zł miesięcznie mnie nie zbawi, będę kupował sobie co miesiąc jeden set, odkładał go sobie gdzieś na półkę i za kilka lat sprawdzał, po ile on chodzi. 30 zł mnie nie zbawia, a za kilka lat z tych 30 będzie 120 i sprzedając 20 takich setów, wydając za nie 600 zł, powiedzmy, będę miał nagle ponad 2000 i będę miał, powiedzmy, takie darmowe wakacje chociażby, nie? Darmowe wakacje za 600, nie ma co gardzić. A tak jak mówię, to nie jest, wiecie, mówię, główna gałąź, to gdzieś tam będzie się działo. Oczywiście może fajnie byłoby z tego zrobić główną gałąź, ale tu jest też kilka problemów. Po pierwsze, LEGO ostatnio robi różne rzeczy, jeżeli chodzi o sety, na przykład, które już miały nie wychodzić, a jednak robią, że jeszcze jednak będzie wychodził. Cara Dune chociażby, która była chociażby postacią, która miała zniknąć z kanonu, pojawia się w nowym secie, a dużo osób zainwestowało w to poprzedni. To nie powiem, że to jest jakiś śliski grunt i tak dalej, niemniej no trzeba tu trochę uważać, trzeba nie inwestować na pewno pieniędzy w jeden set, bo tu różne rzeczy mogą się podziać, trzeba inwestować właśnie na przykład po 2-3 jednego setu kartony i tyle. Ale może przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce, bo gadanie gadaniem, a tam jest katalog i komputerek, sprawdźmy. A tutaj sobie nieprzypadkowo wziąłem katalog aktualnie z 2014, czyli roku, w którym ja w sumie do LEGO wróciłem. Wracałem właściwie umysłem, jeszcze nie zakupami, chociaż zakupami już też powoli. Od LEGO zaczęła się moja właśnie przygoda z klockami LEGO. Powrót do klocków LEGO, no i na przykład weźmy sobie oczywiście Duplo, jest nieopłacalne. Co jest opłacalne, spytacie mnie? Powiedziałbym wszelkiego rodzaju licencje. Prawda, Star Warsy, Marvele i tak dalej. Zobaczmy sobie na przykład zestaw o numerach 7, 3, 4, 6, czyli zestaw, który bardzo mi się podobał, a go przegapiłem, później żałowałem. 7, 3, 4, 6 jest zestawem, który, no właśnie, tu kosztował katalogowo, prawda, niecałe 170 zł. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na Briglinka, no wychodzi po 250. No to jak widzicie, ten zarobek, no nie jest zbyt duży. Absolutnie nie jest zbyt duży. 250 zł, 170. Oczywiście, wiecie, pewnie chodził po 120, w związku z tym i tak, w skali 7 lat, 100%.
100%, żadne obligacje wam tego nie dadzą, absolutnie żadne, a to na zwykłym secie kreatorowym. Friendsów zdecydowanie bym nie inwestował, to bym pominął, ale zobaczmy chociażby, no city policyjne może też gorzej, dlatego zobaczmy sobie chociażby jakieś ciekawsze city, jak na przykład Camper, czyli mój pierwszy zestaw, którym właśnie wróciłem do Lego, 657, katalogowo kosztował 80 zł, w dniu dzisiejszym kosztuje 204 zł, moi drodzy, czyli widzicie, z 80 zł, fakt, to jest jeden z ciekawszych setów, bo oczywiście policyjne tak się nie sprzedadzą, policja była i jest cały czas, natomiast wiecie, no Camper niby teraz w tym katalogu też jest, ale za rok znowu nie będzie, jak widzicie, no 120 zł w 7 lat, to już całkiem sporo, tym bardziej, że pewnie chyba go za 65 ja kupowałem, czyli prawie 150 zł zysku w ciągu 7 lat. I teraz powiecie, okej, no to też nie jest coś, co się dzieje nie wiadomo w jakim tym, ale wyobraźcie sobie, kupujcie 3 sety za 200 zł, po czym macie nagle z tego 600 zł. No chyba jest jednak trochę różnica, jednakże na tych setach, tak jak mówiłem tutaj faktycznie się nie ma co skupiać. Te kasle to pewnie w ogóle poszły, bo wycofane serie jednak chyba hulają najfajniej, no bo zobaczmy sobie, no właśnie chociażby wojownicze żółwie ninja. Licencja, która była dość krótko, szybko znikła i zobaczmy sobie, jak chociażby taki 7900-100 ucieczka z laboratorium Kranga się prezentuje. 70 zł, a dzisiaj chodzi po 106. Kurczę, to nie jest taka duża kwota. 106 zł to nie jest taka duża kwota. No właśnie to widzicie i to jest właśnie to, że tu też trzeba się trochę znać. Chima, zobaczmy jak chodzi Chima, moi drodzy. Zobaczmy sobie chociażby, o to się pojawiło u Basa Taipana na odcinku, w sensie u mnie z Basem Taipanem na odcinku, więc 701,28. Katalogowo cena 60 zł, a dzisiaj chodzi po... Chima raczej nie ma dużych nadziei, 62 zł, spójrzcie, nawet minimalnie drożej i to właśnie o tym mówię, tutaj trzeba uważać, aczkolwiek spójrzcie, to jest sprzedane za 62 zł, jeden w ciągu pół roku, czyli średnio się sprzedają, a na przykład aktualnie już mamy cenę 120 zł, a wystawionych ich mamy 13 sztuk, no ale co z tego, jeżeli sprzeda się jedna, to trzeba na to patrzeć. No zobaczmy coś, co jest po prostu najlepsze, Hobbit, chociażby moi drodzy. Hobbit i zestaw 790.03, który tutaj katalogowo kosztował, no widzimy, mniej niż 400, spójrzcie na to, 937 zł. Z 400, to wiecie, to spokojnie było za 300, przypuszczam, w cenie, bo to jest katalogowa, 300, 900 i sprzedaje się naprawdę dobrze, bo to jest liczba sztuk sprzedanych w ciągu pół roku. 600 zł, stówka rocznie wam to rośnie. Kupujecie 3, powiedzmy za 1000 zł, macie prawie 2700. Czy to się nie opłaca? Oczywiście, moi drodzy, że się opłaca. No i zobaczmy sobie chociażby jakiś inny zestaw. No o tym nie będę mówił nawet, moi drodzy, w sensie o tej kanonierce. Ale sprawdźmy sobie chociażby ją. 750.021. Nomen omen, jedna kanonierka u mnie cały czas czeka. Moi drodzy, cena katalogowa 600. Pewnie była za 500 do kupienia. Cena dzisiejsza 1600 zł. A trzy razy taka w ciągu 7 lat. 1000 zł na czysto. A aktualnie mamy, spójrzcie, ponad... Aktualnie, bo to jest to, tu mamy kolumnę, po ile się sprzedawało w ciągu ostatnich pół roku, a tu mamy kolumnę aktualnie wystawione w sprzedaży. 2000, 1500 zł na czysto. No i taka szybka pokazówka i więcej chyba nie ma sensu tu pokazywać, bo wiecie o co chodzi. Weźcie sobie jakiś stary katalog sprzed 7 lat i sami zobaczcie. No i teraz tak jak mówię, 1500 zł na czysto przez 7 lat, 200 zł rocznie rośnie wartość tego zestawu. Kupuję takie 3, 4, dobra, nawet 2000? Na dzień dzisiejszy, a dzisiaj są po 2000 wystawione, na dzień dzisiejszy mógłbym mieć 8, 6000 na czysto. Jest się, moi drodzy, czym pochylić. I tak jak mówię, nie chcę z tego robić głównej gałęzi, bo nie, wiecie, to jest też moje życie. Nie chcę być takim nudnym handlowcem, który kupuje, składuje i sprzedaje za kilka lat, bo nie. Wolę tą kasę wydawać na miksy, wolę odbudowywać miksy, bawić się przy tym też, mieć te zestawy w ręce. Co nie zmienia faktu, że tak będę wyinwestował dalej sobie po 30-50 zł, może czasem więcej, kto wie, zestawy, będę czekał i będę je po jakimś czasie sprzedawał, więc jak będziecie ze mną jeszcze na kanale, zostawicie do subskrypcję, to może za 7 lat będę wystawiał na przykład te Star Warsy czy te Overwatche i wtedy sobie przypomnicie ten odcinek z 2021 roku. O ile jeszcze świat będzie istniał w 28 albo Polska, nie wiadomo, moi drodzy. Niemniej polecam wam taką metodę, żeby zobaczyć. Jeżeli macie czasem jakieś kieszonkowe, kupcie, odłóżcie sobie, tylko macie jedną ciężką rzecz. Nie otworzyć tego setu. Co to ja miałem? Wiem co miałem. Nie otwierać miałem, nie otwierać. A to jest bardzo ciężka rzecz. Dobra, idę zrobić sobie śniadanie.
O, jaka paczuszka. Taka zamknięta? Może otworzyć. Nie, nie otwieraj. Czasem bardzo ciężka rzecz, dlatego chyba najlepiej sobie kupić ten jeden set dla siebie, a drugi odłożyć. Bo inaczej to... To jest ciężka rzecz. Takie coś co na strychu znalazłem, chyba se... Nie, nie otwieraj. Dzięki, że byliście. Nie otwierajcie paczek jak kupicie, a zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych filmów, czy to biznesowych, czy też nie. Dzięki za dzisiaj. Bye!